Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zwerdos, kolejny odcinek na moim kanale. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj Master Builders na serwerze hypixel.net i widzimy się już na arenie. Okej, moi drodzy, także rozpoczęło się odliczanie, zostało 6 sekund, 5 właściwie już do rozpoczęcia arenki. Postanowiłem, że dzisiaj zagramy sobie w Master Builders, które w sumie od dawna chcieliście. No i dzisiaj macie, jaki będziemy mieli temat? Tracer, Bot, Whip, Umbrella, Magnet, Umbrella, Parasolka, taki obleciany po prostu temat i pewnie wygra czy Bot. Czy bot oznacza to, co ja myślę, czyli bot, robot, coś? Nie, dobra, jest Umbrella. Spoko, czyli w miarę spoko temat. Chcieliście ten tryb, żebym też nagrał właśnie między innymi w liście propozycji minigame, w którym miałbym nagrać, pojawił się ten tryb, jakim jest właśnie, moi drodzy, Build Battle. Ja już mam, powiedzmy, względny pomysł na tą parasolkę, tylko wezmę sobie jakiś fajny uchwyt, powiedzmy, z Brown Terracotta, ponieważ to jest maksymalna chyba wersja, z jakiej mogę korzystać tutaj, jeśli chodzi o bloczki. Jeszcze nie ma tutaj niestety konkretów, z których chętnie bym w sumie skorzystał, niżeli z tego. No, ale trudno, nie ma to nie ma. Sprawa wygląda tak, że proszę was o zostawienie łapki górę, moi drodzy, jakbyśmy dzisiaj dobili 350 łapek, nie będę zwiększał wam progu. Bo czemu? Ostatnio bardzo dobrze się spisujecie. Wczorajszy odcinek przebił próg, kurde, 400, prosiłem o 350, więc bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto zostawia łapkę w górę. Swoją drogą, mógłbym to zrobić z czegoś innego, bo to nie jest to, co powinno być. O, cześć, gra, w ogóle wszedłeś na serwer akurat, siema stary, w takim razie. Czy w ten sposób mogę to zrobić? Niby mogę, wy nie wiecie, o co mi chodzi, ale ja wiem, także... Ja wiem, że wy nie wiecie. Okej, okay, to powinno być coś trochę lepszego. Tu jeszcze mogę przedłużyć o jedną kratkę. O! Nie w ten sposób. Tutaj muszę zrobić. Będzie to trochę czasochłonne. Chciałbym jeszcze takie partikle deszczu stworzyć od góry jakby. Także tym się zajmę, kiedy skończę, powiedzmy, parasolkę. Parasolka będzie minimalistyczna, tak. Najlepszy styl budownictwa. Minimalizm. Cechujący się dla każdego porządnego minecraftowego survivalowca. Minimalizm, tak, minimum we wszystkim. Użyjemy sobie może takich kolorów czerwony, bo to jest taki, wiecie, clickbait i colur i w ogóle i milion łapek w górę i tak dalej. Nie, robię sobie jaja oczywiście. Widziałem, że ostatnio też podobał wam się odcinek z Gravity, a także z Pit Builder. Słuchajcie, moje obecne pytanie brzmi, czy chcielibyście w najbliższym odcinku, jeśli chodzi o minigamy, odcinek z Gravity czy ze Speed Builders? Do was jest o to pytanie, ponieważ możecie o tym zdecydować. Tak, tak, decyzja. Decyzja oczywiście zapadnie od was i wy możecie powiedzieć mi, co byście tak bardzo jakoś chcieli tutaj obejrzeć. Bardzo mnie to ciekawi, prawda? Bo widzę, że te odcinki z minigame w ostatnio wam się właśnie bardzo, bardzo spodobały, co mnie naprawdę cieszy, ponieważ ja miałem taki właśnie przestój z minigame'ami i fajnie, że udało nam się do nich jakoś w miarę fajnie powrócić. Niestety ten parasol jest obleśny. Najbrzydsza parasolka po prostu, jaką zbudowałem. Zrobię jej screenshota. Niech będzie. Będzie obleśny. Screenshot, no brzydszej parasolki ja chyba nie widziałem. Ale partikle wody i to będzie coś w stylu takiego czegoś. Czyli lapis blok. Lapis blok normalnie wygląda troszeczkę inaczej. Mam w tym momencie resource pack z Minecraft 1.14, moi drodzy. Czyli będzie to resource pack, który będzie oficjalnym minecraftowym resource packiem od wersji Minecraft 1.14. Możecie go na stronie Mojanga pobrać. Serdecznie polecam się do niego przystosowywać, bo to są oficjalne tekstury od Mojangu. Także takie oficjalne tekstury będą właśnie na 1.14. Nie na 1.13, jak niektórzy twierdzą, ale na 1.14, ponieważ zostało to potwierdzone oficjalnie. No chyba, że coś się zmieniło, ja nie wiem. Naprawdę, przez ten weekend to byłem strasznie wybity, powiedzmy, stępa internetowego tutaj, ale spoko. Udało mi się na szczęście nagrywać na co dzień, także bardzo fajnie z tego powodu. Niestety poniedziałek okazuje się dla mnie też kolejnym dniem, w którym mam trochę na głowie, powiedzmy. No i nie jestem w pełni dysponowany, z racji właśnie takiej też nagrywam dzisiaj tego minigame'a, a nie ma jakiegoś odcinka z czegoś innego, aczkolwiek myślę, że wy będziecie zadowoleni. Nie spodoba wam się odcinek, mam nadzieję taką. Particle bym chciał, particles, particle... Wiedźmy? Co? Przepraszam bardzo, czemu pod butelką jest pani wiedźma? Pani droga wiedźmo, proszę mi stąd iść. Explosion to ja nie chcę. Go back, particle list, gdzie to jest particle remover jakiś? Particle effect. Bubble to nie. Drip water. Okej, to jest ten efekt. Dziękuję, panie bakecie wody. Ale naprawdę ja pana tutaj nie potrzebuję. Proszę mi stąd iść. Potrzebuję raczej tutaj więcej partikli dookoła tego całego deszczu. Tych kurczę tych. A właściwie mógłbym zrobić nawet to w ten sposób, że po prostu deszcz
Może nie tutaj akurat, albo wiecie co, podwyższymy to troszeczkę, ale w ten sposób, żeby to kapało po prostu, nie? I u góry możemy zbudować jeszcze jakąś taką chmurę na szybko, chociaż zostało nam 30 sekund, także no nie wiem, czy szczerze mówiąc się wyrobimy. Mógłbym jeszcze piorun zbudować, ale z tym to już na pewno nie zdążę. Jakaś prowizoryczna chmurka, powiedzmy, na całą tą rozległą odległość, tak żeby nie było, że tutaj masz chmurkę, a tu nie masz, a tu jest deszczyk, więc trochę słabo, że nie ma. 10 sekund, czy ja zdążę, moi drodzy? Coś tutaj jednak zbudowałem, także myślę, że jako taki najgorszym graczem to tutaj na tej rundzie niestety nie będę. Dobra, zobaczmy jak nam poszło. Nie, no jest trochę brzydko, ale okej. Okay. Ładniej niż to. Tu mamy Garfielda. Cześć Garfield. Tu jest okej, okay, bo Garfield jest całkiem okej. Okay. Garfield sobie siedzi pod parasolem, żeby nie padało mu na głowę. Spoko. Parasolka, kolejna okejkowa. Nie urzeka mnie jakoś bardzo. Podoba mi się. Ale jak mówię, bez szału jakiegoś takiego... Ua! Parasolka! Tu jest znacznie lepiej na przykład. Tutaj dam gut, bo ta jest fajnie jakoś tutaj zrobiona kształtem. W ogóle słyszę nowe dźwięki. Przede wszystkim nie ma muzyki. Wow. Dziękuję wam, Hami Pixel. Tutaj trochę słabo. Parasol szklany. To są chyba te japońskie parasole, wiecie, co na całe ciało się zakłada taki parasol. Tutaj znowu trochę słabiej, bo jest to taki trochę lizak. Od środka zapełnione, więc nie wiem, może to jakiś ponton czy coś tego rodzaju. Na pewno nie wygląda mi na parasol. Tutaj mamy minimalizm. Znowu niestety jest pełny blok, dlatego będzie kupeczka taka, powiedzmy szczerze. Tu mamy człowieczka, który trzyma, no, przykro mi niestety, no, bardzo fajny człowiek, ale super pup będzie, bo nie ma w ogóle parasola, przykro mi, bardzo dobry pomysł. To jest pomysł poziomu tego i tutaj dam głód, parasol jest słaby i niedokończony do końca, ale pomysł ogólnie z ludzikiem, który go trzyma, naprawdę mi się podoba. Tutaj niestety kubka, bo parasol przeciwsłoneczny na rzeką, dobra, spoko, zrozumiem, ale też bez szału. To jest moje, ja myślę, że taka okejka jak najbardziej pasuje. Mamy tutaj, prawda, deszczyk, który pada znikąd, gdzieniegdzie, ale nie jest jakoś tragicznie, więc myślę, że dobre miejsce zajmę. Ja was proszę, no. Chociaż środek zachowujcie, ludzie, jak budujecie. Które miejsce zająłem? 10 z 16. Jeszcze wyszło parę osób. Nie, ja tak tego nie zostawię. Kolejna arena. Okej. Okay. Jest już odliczanie i za chwilę rozpoczniemy kolejną arenę. I co teraz będzie naszym tematem przewodnim? Co my tu mamy? Mouse, kitten, glove, mine, happy. Mine, jaskinia. Czy kopalnia? Mineshaft? Mine? To jest chyba to, nie? Mine. Happy. Szczęście, dobra. Zróbmy sobie szczęście może. Może to będzie fajny temat. Happy. Because I'm happy, happy, happy. Zbudujemy tęczę. I garniec złota, tak, bo pieniądze dają szczęście. Nie, to akurat był fake jak coś. A może komuś dają, nieważne. Każdy ma swoją rację, prawda? Floor changer, okej, tutaj ciebie nie mogę wykorzystać, chłopcze, do zbudowania niczego. Ale zbudujemy garniec złotem i powiedzmy takie szczęście w formie lucky day, prawda? Idę sobie normalnie na koniec tęczy i znajduję garniec złota. Także to będzie na pewno coś szczęśliwego. Także garniec złot, cisza, tutaj, prawda, zbudujemy sobie leprekuna jakiegoś. Tak, ten na końcu tęczy, to się leprekun nazywa, czy jakoś tak. Nie umiem dokładnej nazwy. Irlandzkie to są nazwy, chociaż po angielsku właściwie, ale okej. Dobra, kontynuujemy budowę w takim razie. Nie ma tutaj złotych płytek naciskowych, serio? Są, okej. Dobra, poustawiamy sobie kilka też. I wiecie co? Może kilka nawet monet tutaj rozsypanych takich. Okej, to bardziej nie monety, tylko całe bloczki już takie. Ale okej, coś tutaj jest. No i teraz musimy zrobić sobie do tego tęczę. Tęczę, której nie wiem kolory. Pozwólcie, że wpiszę sobie... Nigdy nie pamiętam kolorów tęczy. Tak, nie pamiętam kolejności kolorów tęczy. Dokładnie. To ten czas może, jak mi się ładuje przeglądarka, która jest zlagowana, pozdrawiam moją przeglądarkę, zbudujemy sobie czterolistną szczęśnią liczynę, która będzie sobie tutaj, prawda, w ten sposób. Mega prosta budowla. Ale zawsze będzie coś więcej, jeśli nie uda mi się dokończyć tego garnca ze złotem. Co byłoby słabe. Na jeszcze skończyć. Ale okej. Okay. Coś tu muszę mieć jednak więcej. Bo mamy tutaj szczęście, prawda? Jakieś tam ikony szczęścia?
Ciekawie to zabrzmiało. O, przeglądarka mi się zacięła. A jak ja się cieszę po prostu, moi drodzy. No, chciałbym tęczę zrobić. Chyba nie dam rady tęczy zrobić. Niestety, przeglądarka nie chce mi się odpalić, a kolorów nie chcę losowo ustawiać, bo będzie to brzydkie. Na pewno. Możemy sobie zrobić jeszcze, powiedzmy, jakiś uśmiechnięty ziomek. Smile, uśmiech, moi drodzy, taki o. Tylko że generalnie będzie on zrobiony w ten sposób. Cyk. I tutaj sobie zrobimy tak, żeby to była technika 3D, moi drodzy, w ogóle. Tak, o. Czy to będzie jakoś fajnie wyglądać? Teraz sprawdzimy sobie, wiecie? O. Może bez tego? Tak, bez tego na pewno jest lepiej. I w sumie taki trochę Pac-Man nam wyszedł. Ale okej. Okay. Pac-Man, szczęście. Też się niby równa, nie? Granie w gry sprawia szczęście niektórym. Czyli teraz mamy coś takiego, możemy ci tego zęba się pozbyć jeszcze. Ewentualnie kwarc blokowe schodki możemy dać jako ząbki. O jen, jaki on jest świetny. Jaki on jest świetny. O jedy, no patrzcie, no czy on nie jest piękny? On jest przecież zarąbisty, kurczę, naprawdę. Weźmy jeszcze go tutaj powykładajmy, bo nie chciałbym, żeby to był pixel art przypadkiem, bo jak wiecie, ja się pixel artami niestety na Master Builder zbrzydzę. O jeny, jak on jest piękniutki, zobaczcie sobie, normalnie mordeczko noszę, tak, aż mu zrobić screenshotik, a nie? Masz screenshota, stary, normalnie jesteś uwieczniony na odcinku, no. Mówię ci, mam jeszcze minutę 22. Jest tutaj kilka symboli szczęścia. Jest tutaj smile, uśmiech, kurde, fajny jest ten uśmiech, naprawdę, wow, fajnie mi wyszedł, no jestem z siebie dumny, co ja mogę jeszcze zbudować, podejdźmy tutaj, zobaczmy co tam sąsiedzie budujemy, tak, uśmiech, zdecydowanie to jest uśmiech, czy coś tutaj jeszcze ciekawego, budujemy Steve'a jakiegoś, okej, tu nie ma nikogo, przepraszam. Czy tutaj ktoś jest? Nie, niestety tylko nikogo nie ma. Mógłbym jeszcze zbudować lodówkę i jedzenie. Ale to by było chamskie wobec niektórych. Możliwe. No jestem gruby, nie? Więc takie chamskie by było. Nie, nie jestem wcale jakiś mega gruby. Okej, okay. Co może być jeszcze symbolem szczęścia takim? Mamy tutaj takie fajne, bardzo ważne rzeczy. A w sumie? Hello! Samo przywitanie! Cześć! Bardzo poprawia humor niektórym ponoć. Więc niech będzie tutaj i hello z uśmiechem. To jest też bardzo kreatywne podejście do tematu. Weźmy sobie bone meal jeszcze. Tutaj prawda coś takiego. Chociaż nie zdążyłem po całości, więc szkoda, że tutaj użyłem tej mączki kostnej. Ale dobra, zaczynamy ocenianie, więc zobaczmy, co zrobili nasi przeciwnicy. Konkurenci, dobra, nie przeciwnicy. Uśmiech przytulas, okej, jest tematem, jest trochę dziwny Steve'ek w tym momencie, pixelartowy, więc to jest... dziecko. Happy baby, okej. Jestem za, chociaż nie wiem, dobre usta to są, ale te oczy to można było inne zrobić. Kolejny pixel art, niestety ten jest brzydszy, mi się wydaje, wiecie. Także no sorry, w tym momencie to ja trochę tak... Kurczę, oj, dobra, już jednak odpadłem. Tu jest coś, co jest na gutkę zasługuje. Ten gościu, szczęśliwy gościu z balonikiem, to jest na pewno zwycięzca. Jeszcze pszczółka, jeny. Sadelo, kolejny dobry temat. Ja tu nie widzę szczęścia zbyt specjalnie. Także niestety pupka, bo nie widzę ani uśmieszku, ani nic, widzę tylko jakieś spojrzenie na bok. Nie wiem, co to ma znaczyć. Tutaj mamy zarąbistego uśmiecha. Normalnie jak ktoś go zobaczy, to musi mi dać epic, nie? Jak nic. Więc wow. Ja myślę, że poszło mi dobrze całkiem. Chociaż widziałem, że ceny nie są za dobre. Dobra. Czy to jest pixel art? To jest pixel art. Niestety. Jest okejkowo, ale jest pupowo. W sensie takim, że to pixel art. Kolejny pixel art. No, ludzie! Cześć Jasiu, pozdrawiam cię. Co my tu mamy? Kot, szczęście, rozumiem, kota zrozumiem, jeszcze tutaj w ogóle kot nam miał robi, więc wow, Jasiu, pozdrawiłem cię. Pojemniczek ze słodyczami z uśmiechem, jak najbardziej. Czy to jest coś wesołego? Fajnie. Nie wiem. Jasiu, pozdrawiłem cię, na odcinku będziesz widział jutro. Później 14:30. Okej. Okay. Ale znowu pixel art, przykro mi, zasada to zasada. Już teraz każdy pixel art będzie miał przerąbane. Jest to minimalizm totalny. No właśnie, a to w ogóle wygląda jak z dropera. Pamiętacie odcinek z dropera? Napiszcie w komentarzu. To wygląda jak z odcinka z dropera tamtego. Wow, ale myślę, że może to wygram na... Jezus, Marian. Kolejny pixel art, naprawdę?
Proszę was, no nie budujcie pixel artów. Niech to ma chociaż 3 kratki grubości. Jeny. Moja praca musi być naprawdę bardzo wysoko w tej rundzie. Gracze tego serwera nie mają gustu. No poza tym, że wygrał faktycznie najlepsza praca, to gracze tego serwera nie mają gustu, moi drodzy. Chyba w ogóle, nie? No ale wiecie co? To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście przypominam o zadaniu łapki w górę, napisaniu komentarza. Do zobaczenia w następnym materiale lub na live'ie. Także hej!